Cześć, dostaję od Was często pytania, jak ubierać się do pracy, żeby wyglądać ładnie, modnie, trochę w trendzie, ale trochę klasycznie, nie panciowato, nie ciotkowato. Także dzisiaj postaram się w jakiś magiczny sposób połączyć to wszystko i zaprezentuję Wam moje trzy propozycje stylizacji do pracy. Jako że każda z Was pracuje w innym miejscu, każda z Was ma inny dress code lub go w ogóle nie ma, niektóre z Was noszą tak zwane pracownicze mundurki, niektóre z Was mają określony dress code, jeśli chodzi nie tylko o kroje, ale też jeśli chodzi o kolory. Niektóre z Was, tak jak mówiłam, nie mają żadnego dress code'u i mogą sobie pozwolić na szaleństwo. Oczywiście szaleństwo w ramach rozsądku, o ile coś takiego istnieje. Ale istnieje, bo ja mam coś takiego w pracy, że dobrze by było, bo nikt mi nie każe, dobrze by było, żebym wyglądała, prezentowała się schludnie, w miarę elegancko, ale nie ma żadnego określonego dress code'u, nie ma zakazów, czego nie wolno, bo to jest tak jakby w świadomości każdego z nas. No wiadomo, że do pracy nie pójdziemy w podartych dżinsach, chyba że jesteśmy artystą, plastykiem, malarzem i takim innym, fajnym, wolnym zawodem. Ale jeśli pracujemy w biurze, bo mam na myśli tutaj cały czas pracę w biurze, nie wiem, czy to powiedziałam, to no wiadomo, nie pójdziemy do biura w podartych spodniach, w jakichś wyciągniętych swetrach, w koszulach z jakimiś dziwnymi, śmiesznymi naszywkami, w bluzach sportowych z logo Adidasa i tak dalej, i tak dalej. Ale to są, wiecie, mam wrażenie, takie rzeczy dosyć oczywiste. Natomiast ja Wam dzisiaj właśnie chcę pokazać stylizacje, które są eleganckie, ale są czymś podkręcone. I zaraz po kolei będę Wam mówić o tym czymś. I zestaw numer jeden, czarno-biały, bardzo prosty. Ktoś mógłby powiedzieć, że wieje nudą, ale zwróćcie uwagę, że tutaj całą robotę robią nam właśnie dodatki. Dodatki w trendzie, w postaci butów, w wężową skórę, brązowo-czarnych. Do tego założyłam torebkę, nerkę, również w taki motyw wytłaczanej krokodylej, nie wężowej, a krokodylej skóry. Do tego złote dodatki, biżuteria, zegarek, Daniel Wellington, bransoletka z modułami z AliExpress. No i ten mój duży wisior, który już dobrze znacie, do tego złote kolczyki, też dosyć duże. Myślę, że całość prezentuje się bardzo elegancko, klasycznie, ale z tym właśnie czymś, z tym pazurem, z odrobiną szaleństwa i też jest ten zestaw w trendzie. Zestaw numer dwa, jak widzicie po mojej minie, jeszcze na razie nudny, ale zobaczcie, jak wiele daje ten pasek z dużą, nieregularną, złotą klamrą. Do tego dobrałam torebkę w motyw wężowy znów, czyli coś troszkę w trendzie. Sama spódnica również jest w taką połyskującą krokodylą skórę, ale to jeszcze Wam później o tym powiem. Zegarek w kolorze swetra, do tego te same złote, duże kolczyki. No i buty. Zwróćcie uwagę na obcas, mój mąż się z niego straszy. Strasznie śmieje, bo mówi, że mu przypomina nóżki od szafki, które miała kiedyś jego babcia w swoim domu. Także tak, znów prosto, klasycznie, ale z tym takim modowym akcentem. I propozycja ostatnia, znów połączenie czerni i bieli przełamane bordowymi kozakami. I dla tych z Was, które nie mogą sobie pozwolić na więcej szaleństwa, niech to będzie taka propozycja, ale zobaczcie to i to jest właśnie mój ulubiony zestaw. Ja proponuję odrobinę szaleństwa w postaci nadruku na bluzie, który przepięknie współgra z kozakami. Do tego białe dodatki, biały zegarek, bransoletka i biała torebka. Nie chciałam tego gasić czernią, bardzo fajnie uważam, ta biel ożywia zestaw. Do tego te same złote kolczyki i mamy prostą, ale charakterną stylówę. Dobra dziewczynki, na koniec jeszcze dwa słowa o rzeczach, które otrzymałam w ramach współpracy do tego filmu od marki More Moi. Jest to polska marka, która mieści się we Wrocławiu. I chciałam Wam po prostu powiedzieć o moich odczuciach na temat tych rzeczy, żebyście wiedziały, czy warto, czy nie. Dwie spódnice, które widziałyście przed chwilą w stylizacjach. Ta jest w większości wykonana z wiskozy, ta z poliestru.
Ale słuchajcie, jak ja zobaczyłam te spódnice na modelkach, to pierwsze co sobie pomyślałam to no fajne kiecki, tylko że pewnie takie biurowe, typowo biurowe, wykonane z takich sztywnych, niewygodnych materiałów, w których jak się siada, to po prostu człowiek czuje, że tam się wszystko napina. I jakie było moje miłe rozczarowanie, kiedy te spódnice przyszły. Ja Wam je polecam po stokroć. Jeśli szukacie spódnic o ołówkowym, właśnie biurowym kroju, to te spódnice to jest strzał w dziesiątkę. Te materiały, czego nie widać na stronie, są mega mięciutkie. One nawet, zamknę się, żebyście posłuchały, tu nawet nie szeleści nic. To nie jest taki materiał, jaki na przykład spotkacie pierwszy sklep, jaki mi się nasuwa w tej chwili, to jest Orsay. Jaki spotkacie w Orsayu. Takich sztywnych, właśnie biurowych spódnic. To jest milutkie, mięciutkie, elastyczne, pięknie się dopasowuje do ciała, jak idziecie, jak siadacie. Nic Was nie ciągnie, nic Was nie opina. Także te dwie spódnice to jest mistrzostwo świata i ja ręczę za te spódnice i daję za nie ręce, nogi i głowę. Ach, kiedyś zostanę bez części ciała. Ale nie tym razem. Tym razem nie. Słuchajcie, rewelacyjne spódnice. Jeśli chodzi o rozmiary, to już Wam powiem, to jest 36 i ta spódnica jest na mnie dobra na biodrach. Tak jak widziałyście ją w filmie, ja ją tak wystylizowałam, bo taką miałam wizję właśnie z tą spódnicą na talii, ale ona jednak dla osób, które noszą rozmiar 34, może być do noszenia w talii trochę za luźna. Do noszenia na biodrach jak najbardziej. I ta druga spódnica, ona o dziwo też jest w rozmiarze 36, ale już nawet jak ją tak trzymam, to czuję, że jest węższa. I ta jest dobra już na talię, troszeczkę nad biodra. Jeśli chodzi o tę bluzkę, jest ona w 100% wykonana z wiskozy. I wy mi często piszecie, że wiskoza Wam się cholernie gniecie, a ja Wam często odpisuję, że mnie się jakoś cholernie nie gniecie. No to już wiem, co miałyście na myśli. Ta bluzka się gniecie okropnie, naprawdę. Materiał jest bardzo przyjemny, bardzo miły dla ciała, oddychający, przewiewny, trochę cienki i przez to trochę prześwitujący, bo tutaj nie wiem, czy widzicie, tu jest tak na zakładkę podszyte i to na żywo jednak troszkę prześwituje. Tutaj jest rękawek na gumce, z boku jest zapinana na zamek, tu ma ładne zaszewki, dzięki czemu ładnie się układa na biuście. Myślę, że na dużym biuście szczególnie będzie się układać ładnie. To są takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka mi się rzuciły, także takie jest moje zdanie. Wiecie co, dałybyście mi znać, może nie w jakich miejscach pracujecie, ale właśnie czy macie jakieś zasady dotyczące ubioru, jakie to są zasady, bo właśnie wy mnie prosicie o takie filmy, a naprawdę jest bardzo trudno wstrzelić się tak, żeby spasować wszystkim. Rozumiecie, o co mi chodzi? Także ja chętnie będę przygotowywać, powiedzmy tak, grupkami te filmy. Propozycje stylizacji do danych wytycznych się stosując, tylko musicie mi te wytyczne napisać. Także jeżeli chcecie takie filmy, to będę wdzięczna za wskazówki, bo każda z Was ma inne potrzeby. I na koniec, jak zawsze, zaglądajcie do opisu po rabat, po linki do rzeczy, które dzisiaj miałam na sobie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Mua! Hey!